Co on od ciebie chce? Takie pytanie dzisiaj zadam kartą Tarota. I Państwo będą mogli wybrać sobie jedną talię, jedną grupę. Także to, co oko Wam przyciąga, proszę zaraz wybrać. A ja powiem teraz, witam serdecznie wszystkich oczywiście na moim kanale. Dziękuję, że Państwo mnie odwiedzili i proszę o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem tym górnym, pierwszym, by dostawali Państwo zawiadomienia o codziennych nowych wróżbach, filmikach, horoskopach, rytuałach oczyszczających lub odcinających, więc proszę o subskrypcję. Oczywiście subskrypcja jest darmowa i mogą Państwo sobie też darmowe filmiki oglądać lub robić darmowe rytuały, co jest oczywiście bardzo tutaj, no myślę, że korzystne, ponieważ razem robiąc rytuały zawsze wzmacniamy energię. Także proszę też o komentarze, która z grup z Państwem rezonuje, czy się to spełnia, na przykład czy to będzie rezonowało dobrze. Także bardzo proszę o komentarze. I lajki, oczywiście lajkować proszę, by kanał właśnie żył, prawda? Kanał żyje nie tylko tym, że ja nagrywam, bo to nie jest sztuka dla sztuki, tylko kanał żyje tym, że jest interaction, czyli interakcja, czyli komunikacja właśnie moja z Wami i Wasza ze mną. Więc żeby ta interakcja zaistniała, musimy wspólnie nawzajem komunikować i to jest bardzo ważne właśnie. Także proszę Państwa, kochani Państwo, zaczynamy. Dzisiaj mam dwie talie tarota i dwie grupy. Pierwsza grupa to będzie ten tarot, ta talia, tak zwana talia światła i cieni. Także to możecie Państwo wybrać, to jest grupa pierwsza. I grupa druga to jest taki tarot właśnie z opisami od autorki Angeliny Schulze, właśnie niemieckiej autorki, to jest talia niemiecka, z takimi obrazkami właśnie klasycznymi. Ta talia jest bardziej modern, czyli taka nowoczesna właśnie. Także kochani, proszę wybrać talię i grupę. Grupa pierwsza jest też z aniołkiem białym. To jest opal właśnie. I grupa druga, tutaj pasując do właśnie tej talii, bo jest ona właśnie wydana w kolorze fioletowym, więc ametyst, aniołek fioletowy, ametystowy. Proszę wybrać i zaczynamy jak zwykle od talii pierwszej, czyli od tej talii zielonej. Dobrze. Opalowy właśnie jest aniołek, kamień opal. I zobaczmy, co powiedzą karty. Co on od ciebie chce? Powiem szczerze, że on ma więcej opcji, że on właśnie nie może się jeszcze zdecydować, co on chce. Także no, nie wygląda tu kandydat na bardzo zdecydowanego, prawda? Raczej właśnie na takiego, który ma widocznie, no, dużo do wyboru lub dużo różnych pomysłów lub przypuśćmy, nie muszą być to zawsze też kobiety różne, prawda? Ale być może jest to na przykład praca lub inne zajęcia, jakieś aktywności i wy jeszcze do tego i on się właśnie nie może zdecydować, co jest dla niego ważniejsze. To jest karta siedmiu kielichów, czyli też
karta wspomnień, on coś wspomina, być może co właśnie przeżył z Wami. Wspomina, myśli, nie może się zdecydować. Taka karta, która mówi właśnie najbardziej tutaj o niezdecydowaniu, ponieważ ma dużo do wyboru i podjęcie decyzji jest dla niego właśnie bardzo trudne i nie umie właśnie podjąć konkretnej decyzji. To właśnie być może stoi tutaj na przeszkodzie, byście no, zaczęli jakiś nowy krok, tak? Ponieważ właśnie on jest tutaj bardzo jakiś taki, no, zawahany, powiedzmy. Następna karta jednak, kochani, jest piękna. 10 kielichów, czyli on pragnąłby szczęścia z Wami, być może nawet rodziny, ale no waha się, prawda? Czyli ma jakieś tutaj blokady, być może no właśnie tak jak mówiłam, już wybór jakiś. Wspomina Was, tęskni, tak? Ale marzy też, tak? O Was dużo myśli, snuje plany, właśnie jest taką osobą marzycielską bardziej niż osobą, która by właśnie konkretnie tutaj działała. Właśnie poprzez jego niezdecydowanie. Ale tutaj ma piękne marzenia. Pięknie też o Was myśli. Jednakże jest jeszcze, jeśli chodzi o czyny, osobą niedojrzałą. Czy wiekowo młodą, czy psychicznie, mentalnie, emocjonalnie niedojrzałą. I po prostu, no, jak widzimy, skacze sobie, jakby tutaj, nie wiem, podskakuje, tak? To jest osoba właśnie taka o dojrzałości góra do 25 lat. Tak sobie wyobraźcie tą osobę, czyli nie podejmuje jakichś głębszych, stabilniejszych kroków w Waszą stronę, tylko właśnie sobie, o, dynda tutaj tą buławą se podrzuca, paś, buław, czyli właśnie młodociany, niedojrzały, infantylny, można powiedzieć, niedoświadczony, chce podjąć działania, ale nie podejmuje właśnie, osoba emocjonalnie niedojrzała. Także pasują te karty, niezdecydowanie, tak? Nie podejmowanie żadnych konkretnych kroków, pasuje to bardzo. Pomimo, że marzenia tutaj są i wspomnienia, i pragnienia, plany są, niemniej jednak tutaj jest takie właśnie sobie podskakiwanie tylko i być może no takie robienie nadziei, czy właśnie takie taka zabawa bardziej, tak? Taka chęć zabawy, właśnie radości. Też jest pożądanie, no bo jest buława, jest pożądanie, jest namiętność, kreatywność, młodość, ale jest no, to bardzo takie płytkie, niedoświadczone, niekonkretne. Nie ma tutaj właśnie żadnych takich stabilnych kroków. Niemniej jednak myśli o Was to, co chce, co on od Was chce, tak? Pytanie, wróćmy do pytania, żeby się nie po prostu oddalić za wieloma dygresjami. Chodzi o to, że on chce z Wami stworzyć piękne, dojrzałe, długotrwałe, stabilne partnerstwo, ponieważ widzi Was jako cesarzową. Czyli no, podobacie mu się, jesteście piękne. I też być może tutaj myśli właśnie o dziecku z Wami, o założeniu rodziny, ponieważ tutaj była właśnie ta karta pragnienia, spełnienia emocjonalnego, tak? Założenia rodziny, byciu szczęśliwym. I właśnie do tego potrzebne jesteście Wy, ponieważ cesarzowa jest dobrą matką, dobrą opiekunką, dobrą właśnie żoną, zadbaną, kobiecą, płodną. Także on marzy o Was w ten właśnie sposób i tak Was wspomina. I bardzo te dwie karty pasują do siebie. To piękno właśnie kobiecości, tak? I to marzenie właśnie o rodzinie, o pięknym partnerstwie. Widzicie tutaj, kochani, piękne partnerstwo, dzieci się bawią, tutaj ta para się przytula, tęcza, uzdrowienie wszystkich problemów, tak?
Także takie coś właśnie on ma w głowie i do tego właśnie potrzebuje was, do tego planu. Więc co on od was chce? Chce właśnie takiej pięknej tutaj rodziny, miłości, być może dziecka, być może dobrego partnerstwa, byście wy były dla niego dobrą partnerką. No ale jednak nie robi tutaj żadnych konkretnych kroków, prawda? Tylko się waha. Wspomina, owszem. Tęskni, wspomina, ale nie umie podjąć konkretnych kroków, ponieważ jest niedojrzały, niedoświadczony. Właśnie nie ma w sobie takiej emocjonalnej inteligencji, dojrzałości. To stoi na przeszkodzie. Wy też jesteście tutaj bardzo konkretne. Na spodzie karty właśnie wyszła mi królowa mieczy, czyli wy żeście coś widocznie tutaj zakończyły, urwały, przecięły, zerwały, zablokowały być może, no nie wiem, były jakieś widocznie tu ostre cięcia z waszej strony. Jesteście konsekwentne, bardzo inteligentne, mądre, myślicie przede wszystkim rozumem i no, stawiacie reguły gry, tak? Postawiłyście parę warunków i właśnie on jest tutaj być może no, jakiś zablokowany, przerażony i nie umie się zdecydować właśnie na jakiś tej konkretny ruch, ale na pewno jest marzycielem, który marzy o szczęściu z wami. Natomiast wy, no, byłyście tutaj bardzo konkretne i on być może się obawia czegoś, że jesteście za silną osobowością, za mocne. W każdym bądź razie, no, królowa mieczy jest osobą inteligentną, kobietą, która nie da sobie nadmuchać w kaszę. Kobieta, która jest, no, ma władzę, jest postrzegawcza, doradza innym, jest bezstronna, subtelna, mądra, przebiegła. Ona na pewno nie da się skrzywdzić i nie da sobie tutaj właśnie, nie wiem, coś tutaj zagrywać, tak? Więc dlatego on się może jeszcze tak obawia i wie, że jako paś buław, pomimo że ma jakieś tam pragnienie do was i no, pożądanie właśnie, wie, że nie dorasta wam do pięt. No paś buław i królowa mieczy, kochani. I jeszcze jego pragnienie właśnie bycia z wami i wy jesteście jako tej cesarzowa, czyli i królowa buław, i królowa mieczy, przepraszam, to jest królowa mieczy, i królowa mieczy i cesarzowe. Cesarzowa, bardzo silne osobowości kobiet. I co właśnie ma taki chłopczyna, paś, buław, który podrzuca sobie swoją buławą, bawi się, skacze sobie, tak? Także co chce taki chłopczyna do takich tutaj silnych kobiet, które są ostre, konsekwentne, mają po prostu no, reguły gry? No, jest tu za duży próg i być może on się właśnie dlatego tak waha, boi też, być może obawia, nie może zdecydować. Także, kochane, wiecie, co on chce, wiecie, co on pragnie i wiecie, jakie tu są być może też lęki, prawda? To są jego pragnienia, ale lęki są, by podjąć jakąś konkretną decyzję. Także dziękuję grupie pierwszej. Bardzo ciekawe, piękne, też interesujące czytanie. Co on od ciebie chce? Jak on ciebie właśnie postrzega? I zobaczmy grupę drugą. Grupa druga to była talia właśnie ta i aniołek fioletowy, czyli fioletowy kolor. Witam, kochani, grupę drugą i zobaczymy teraz właśnie, co odpowie nam tarot na pytanie, co on od ciebie chce. Ulala. Tak jak w pierwszej grupie było dużo kielichów, tak tutaj w tej grupie widzę dużo mieczy. Bardzo, bardzo ostra
cięta, zawzięta, blokująca atmosfera. No wręcz przerażająca, kochani. Pierwsza karta, 7 mieczy. Wow, no bardzo ciężka energia mi tu przepływa, aż nie mogę mówić. 7 mieczy, jest to karta negatywna. To jest karta oszusta, kradzieży, kłamstw, zdrady, intryg. To jest też karta kogoś, kto jest zakłamany, kto idzie, właśnie kto was zdradza. Ucieka przed rozmowami, czyli chroni się, by wyjaśnić te wszystkie zdrady, kłamstwa. To jest osoba, która ucieka właśnie przed odpowiedzialnością. To jest osoba, która triksuje, oszukuje. Więc, kochani, no taka osoba właśnie mi tu wyszła. Osoba, co on od was chce? Takie jest pytanie, tak? W tym rozkładzie kart, więc co on od ciebie chce? On chce wyłudzić od ciebie coś, czy emocjonalnie, duchowo, czy materialnie. On chce tobie coś ukraść, okraść cię z emocji, z miłości, być może wykorzystuje cię seksualnie, okłamuje cię, zdradza cię. Jest oszustem, który ucieka przed odpowiedzialnością i przed stałym jakimś poważnym związkiem z tobą. Tylko chce tutaj czerpać korzyści i triksuje. Triksuje i ucieka. Jakby też jest nieuczciwy w stosunku do ciebie i też jest bardzo taki sprytny. Bardzo sprytny i umie też po prostu no, z taką elegancją jakby kłamać i oszukiwać. Jest też złodziejem. Nie mówię o złodzieju, że okrada ci sejf, nie? Tylko okrada cię z uczuć, z emocji, z czasu, z seksualnie wykorzystuje, tak? Czyli okradanie to w sensie duchowym również, tak? Że pije z ciebie całą energię, całą siłę. Jak pijawka, tak? Wampir energetyczny. To jest tak jakby też w tych kartach Lenormanda ta karta lisa właśnie. Też niby sprytny, przebiegły, niby taki klewa, tak? Ale właśnie chce coś ukraść, chce coś tutaj przekombinować. Coś ma tutaj właśnie na myśli. Nie jest chytry i egoistyczny, więc tutaj jest taka karta, kochani. Zobaczmy następnie, co właśnie dalej. 2 mieczy, czyli on tobie, co on od ciebie chce. No nawet jeśli przychodzi, coś tam triksuje, nawija, tak, powiedzmy do ciebie, że cię kocha, udaje jakieś uczucia do ciebie, to jest tak naprawdę w rzeczywistości na te uczucia zablokowany. Tylko myśli na poziomie głowy właśnie intelektem, co by tutaj, prawda, no, wykombinować, zrobić, by mieć korzyści z tego związku. Sam nie ma za dużej takiej, jak to się mówi, za dużego zaufania. Jest podejrzliwy, ma dużo wątpliwości i jest taki zawsze napięty, tak napięty emocjonalnie właśnie, nie umie się zachowywać normalnie na luzie, tylko jest napięcie po prostu, ponieważ cały czas on coś właśnie tutaj kombinuje, triksuje, myśli. Nie umie podjąć żadnych decyzji konkretnych. Tak jak mówię, jest absolutna blokada. Wszystko przedłuża, wszystko opóźnia. Po prostu poprzez to, że jest właśnie taki wątpiący, że ma niepewność taką wewnętrzną,
że myśli tylko głową, ale jakby głową i taką chce zrozumieć wszystko, co zrobić, co mu się opłaca, jak zatriksować, a nie emocjami i uczuciami. Przed wszystkimi konfliktami, nie wiem, wyjaśnieniami konfliktów, problemami ucieka. Nie lubi właśnie ich wyjaśniać. Jest bardzo podejrzliwy. I jest niezdecydowany, ma też takie lęki właśnie wewnętrzne. No kochani, bardzo mi przykro, ale te karty mi wypadły całym takim plikiem. Następnie mamy karty czterech mieczy. Znowu miecze, zobaczcie kochani. Siedem mieczy, dwa miecze, cztery miecze. Aż normalnie energia, która bije mi z tych trzech kart jest no tak jakby mnie miecz przeszywał od całe moje wnętrze, jakby przecinał całe moje wnętrze. Tak ostro czuję właśnie te karty. Tutaj ta karta czterech mieczy mówi o potrzebie odpoczynku, dystansu, takiego spokoju, jakby też cierpliwości właśnie do tej, do wyjaśnienia tutaj tych spraw, tych takich jakichś, nie wiem, oszustwa, kłamstw, blokad. No, jakiejś takiej pauzy właśnie, cichej, cichych dni, by zmienić właśnie tutaj te energie na pozytywne, bo tutaj są bardzo negatywne energie. I właśnie zostać w spokoju, by naładować się pozytywnie, by oczyścić tutaj te wszystkie złe energie. Wziąć po prostu sobie parę dni, dać sobie czas, tak? W samotności, w izolacji, w takim dystansie. Być może też tutaj jest, wchodzi w grę, w tej karcie czterech mieczy, jakaś ewentualnie choroba, która właśnie tutaj, nie wiem, obarcza partnera lub ten, nie wiem, was, czy związek, tak, czy jakiś jest temat tutaj ciężki, ponieważ należy właśnie tutaj na razie zatroszczyć się o siebie. Tutaj są potrzeba właśnie wycofania się, dystansu. Jeśli chodzi tu o jakąś chorobę, no ja nie wróżę o chorobach, ponieważ no, ten temat mi nie leży, ale jeśli chodzi tutaj na tej karcie o chorobę i wy wiecie, o co chodzi, to właśnie tu zaleca ta karta na pewno taką pauzę wewnętrzną, spokój, wyciszenie się, dystans do wszystkiego, tak? Także właśnie pomyśleć o sobie. No kochani, ciężka energia, aż mi się w głowie kręci, no. Tu oszustwo, kłamstwo, zdrada ewentualnie, kradzież, blokada zupełna, by właśnie tutaj coś zbudować, tak, konkretnego z Wami, jakąś relację, odsunięcie emocji, uczuć, no i potrzeba właśnie pauzy, by wyczyścić tutaj takie te ostre, negatywne energie. Potrzeba odpoczynku, potrzeba właśnie takiego spokoju wewnętrznego, by nie napinać się tak, w tej energii mieczy. Miecze, absolutna blokada. O, tak, tu ta karta pasuje. Jaka jest rada właśnie karty Tarota na koniec, tutaj do tej grupy drugiej, turm, czyli wieża. Oczywiście, no powiedziałam, że trzeba wyczyścić, czyli te złe energie. Trzeba wziąć koniecznie czas, dać sobie czas, wziąć parę dni właśnie dystansu, zdystansować się, uspokoić, oczyścić energię, co jest ważne właśnie teraz na nów księżyca. Właśnie w sobotę. Ta wieża właśnie ma wyczyścić wszystko, czyli ma te stare jakieś problemy, brudy, balasty zburzyć, tak, przetworzyć w ruiny. I macie uwolnić się tutaj z tej energii ostrych mieczy, z tych tutaj oszustw, kłamstw. I macie wyjść właśnie z tych zgliszczy, powiedzmy, i startować coś nowego, zupełnie nowego, wolnego od tych takich starych właśnie tutaj problemów. I
zawalenie się tutaj tej sytuacji stworzy, że odrodzicie się na nowo w nowej, czystej, pozytywnej energii. Ponieważ na razie macie jakieś tylko tutaj, nie wiem, wojny, jakieś właśnie, nie wiem, no, nie wiem, kłótnie, odcinania, blokady, ciszę, oszustwa, kłamstwa. I to musi po prostu być oczyszczone. Tak dalej być nie może. Dlatego ta wieża się zawali i będą tylko zgliszcza. I na tej podstawie będzie można się uwolnić i zacząć coś nowego. Też należy rozpoznać to, że w tych starych murach, tych starych tutaj jakby zachowaniu, tak? W tym starym zachowaniu już dalej po prostu nie można drążyć. Tylko trzeba się od tego uwolnić, wyswobodzić. Czyli co on od Was chce? Powróćmy do pytania tej wróżby. Na pewno on chce jakby uwolnić się właśnie z tych tutaj negatywnych, bardzo destruktywnych, toksycznych wręcz blokad i odbudować coś zupełnie nowego i wyrzucić ten stary właśnie tutaj męczący Was i jego balast. Także to, co on chce, uwolnienia się takiego i zaczęcia jeszcze raz od nowa. I tutaj na spodzie karty, kochani, miałam Rita de Kelsie, czyli rycerz kielichów. Jeśli ta wieża się zawali, jeśli te stare struktury się zawalą, te takie właśnie ostre, niedobre, to pokaże się Wam tutaj ten partner jako rycerz kielichów, czyli romantyczny, walczący o ten związek, o Was. Lecz uwaga, ponieważ rycerz kielichów jest też kartą romansu, więc by tylko nie przyszedł do Was na romans, ale by po prostu no, zdecydował się na nową miłość z Wami. Taką miłość, mówię, normalny związek. Ponieważ jest ta karta symbolem miłości, harmonii, takiej przynależności właśnie partnerów, też radości, zrozumienia, szczęścia i właśnie też takiego zakochania, że jest szansa właśnie na nowe zakochanie się, na nową miłość, na nowe szczęście. No, ten Rita właśnie de Kelsie, czyli ten rycerz kielichów, przyniesie taką właśnie radosną atmosferę, romantyczną, harmonijną, bardzo taką dobrą, pozytywną fazę. I on właśnie tego chce, to chce od Was. Zawalenia się starych tutaj tych obciążających, blokujących Was struktur i zaczęcie właśnie tutaj nowych, romantycznych, pięknych, przyjaznych, harmonijnych chwil. Tego właśnie on tutaj oczekuję. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo. Także dwie grupy zupełnie inne, różniące się, prawda, energiami. Tutaj bardzo ostre karty, blokujące i w pierwszej grupie dużo kielichów, czyli uczuć, emocji, romantyczności. Zupełnie dwie inne karty, przesłania i właśnie energię w tych kartach. Dziękuję, kochani, serdecznie. Życzę pięknego dnia, pięknego piątku i do usłyszenia już niedługo. Dzisiaj jeszcze w piątek, kochani, o godzinie 19 będę live na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i będę odpowiadać na jedno pytanie do kart dla moich stałych, wiernych, kochanych subskrybentów. Także kto jeszcze nie jest subskrybentem, szybciutko subskrybować mój kanał i dzisiaj o 19 spotykamy się live na moim kanale. Do usłyszenia!